Tegorocznym obchodom Dni Ostrowi Mazowieckiej towarzyszył turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 Lotto Quest. Nasze miasto trzeci raz stało się gospodarzem zawodów organizowanych przez Polski Związek Koszykówki. W Ostrowi rozegrano drugi z 6 turniejów eliminacyjnych, a finał zawodów odbędzie się w pierwszy weekend lipca w Gdańsku. Na zadaszonym boisku Omega w ciągu 2 dni trwania zawodów rozegrano kilkadziesiąt meczów w kategoriach Open kobiet i mężczyzn w U23 i U13. Zjechały do nas drużyny z całej Polski, ale nie brakowało i ostrowskich grup. Sokoły 3x3, Młody Stary Duży Sor i Omega Team Ostrów. Zawody stały na wysokim poziomie, bo wśród startujących byli również finaliści ubiegłorocznych edycji Questa. W kategorii Open Mężczyzn na trzecim miejscu na podium uplasowała się drużyna Sky Tattoo Radom. Miejsce drugie wywalczył sobie zespół Planet Team. Turniej Lotto 3x3 Quest w Ostrowi wygrała drużyna szukamygraczy.pl. Zdobywcy 2 pierwszych miejsc uzyskali awans do finału turnieju. Ostrowski Sokół w półfinale zmierzył się z Planet Team i po emocjonującym, wyrównanym meczu niestety musiał uznać wyższość swojego rywala. Zespół osłabiony kontuzją Piotra Barszcza po licznych faulach i celnych rzutach wolnych przeciwników nie wygrał również starcia o trzecie miejsce i ostatecznie uplasował się tuż za podium. Podczas turnieju rozegrano również konkurs rzutów z dystansu, który wygrał Thomas Davies z drużyny szukamygraczy.pl. Gratulujemy!